Popatrz, już tak afirmujesz, a i tak to stare i złe jest w twoim życiu. Popatrz, już tak wizualizujesz, to w ogóle nie ma sensu. Witam cię bardzo serdecznie, Marię Bukardi z tej strony, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o detoksie podświadomości. Czyli będzie to kontynuacja tematu, który poruszyłam bardzo, bardzo dokładnie na naszej ceremonii o numerze 53. Sporto Santo, czyli z mitycznej Atlantydy. Tam mówiłam o tym, jak oczyścić swoją podświadomość z negatywnych wzorów, z negatywnych zapisów, które hamują i blokują Cię na drodze do szczęścia. Ceremonia o numerze 53 jest dostępna dla Ciebie w formie audio MP3, ale jest również dostępna na mojej stronie bucardi-maria.com w zakładce Ceremonie. Detoks podświadomości. Na pewno znasz ten temat, ponieważ jeżeli jesteś ze mną już od dłuższego czasu, to wiesz, że wiele, wiele lat temu, gdy zaczynałam moją przygodę z mediami społecznościowymi, to już było 25 lat temu tak dokładnie tyle czasu minęło to. Zaczynałam od afirmacji, wizualizacji, tematu podświadomości. I wtedy bardzo dużo mówiłam na ten temat, jak pisać afirmacje. Teraz troszeczkę wracamy do tego tematu, aby przypomnieć sobie to, co najważniejsze. Jeżeli więc zaczynasz pracować nad zmianą, zmianą twojego życia. Zmianą w konkretnej dziedzinie Twojego życia, nad realizacją Twoich marzeń, Twoich pragnień, to jestem pewna, że afirmacje masz w małym palcu i także wizualizacje masz w małym palcu. I że bardzo dobrze o tym pamiętasz, że jeżeli chcesz coś przyciągnąć do Twojego życia, to właśnie afirmacje i wizualizacje są najprostszym narzędziem do tego, aby coś. Zmaterializować. Oczywiście temat materializacji marzeń poruszaliśmy również na jednej z naszych ceremonii tej ceremonii stymiankowych wzgórz. Mówiliśmy tam o tym, jak ważne jest wysłanie tego zamówienia do wszechświata, ale również jak ważne jest dokonanie zapłaty czyli zapłaty w formie wdzięczności, wiary, przekonania, że to piękne już jest w drodze. Do ciebie. Tutaj koniecznie wróć sobie do tej ceremonii z wzgórz. Link będzie również poniżej w opisie, żeby było ją łatwiej znaleźć. Jeżeli zaczynasz więc intensywnie pracować nad zmianą, przemianą, przyciągnięciu czegoś do Twojego życia i niesamowicie intensywnie, często po dłuższej przerwie wracasz do afirmowania, do wizualizowania, to po kilku dniach. Następuje krach, i każdy z nas to zna. Zaczynają się bóle głowy, nudności, wszystkie jakieś cienie wychodzą na powierzchnię, wracają jakieś stare sytuacje. I wtedy, w tym momencie, najczęściej. Większość ludzi rezygnuje, przestaje pisać dalej afirmacje, przestaje wizualizować, bo mają wrażenie, że nagle coś pogarsza się w ich życiu. A to jest właśnie detoks podświadomości. Detoks podświadomości polega na tym, że wszystkie stare wzory, które masz zapisane w sobie, zapisane w Twojej aurze, to one wypływają na powierzchnię, gdy zaczynasz wtłaczać do siebie, do twojej podświadomości i do twojej świadomości nowe obrazy. Czyli czym więcej afirmujesz, czym więcej wizualizujesz, idziesz w kierunku tego dobrego i pięknego, to to czarne i brudne chce to zablokować. Oczywiście, jeżeli wierzysz w istoty negatywne, nie ma znaczenia, czy w nie wierzysz, że one i tak istnieją, to zdajesz sobie sprawę z tego, że istoty negatywne karmią się negatywną energią. One więc chcą biedy, choroby, braku miłości, zdrady, rozczarowania, nienawiści, zawiści, zazdrości itd. Zrobią więc wszystko, aby zatrzymać Cię na Twojej drodze do szczęścia. Tutaj znowu możemy wrócić do ceremonii, gdzie mówiłam o białym i czarnym wilku. Ja jestem pewna, że jeżeli jesteś ze mną już od dłuższego czasu, to wszystkie ceremonie idealnie znasz, na pamięć znasz te przesłania. Może również masz moje e-booki, klucze do szczęścia numer 1 i klucze do szczęścia numer 5, a może masz już ceremonie pobrane w formie MP3 i cały czas ich słuchasz, lub wracasz do nich co kilka dni, pamiętaj, jest to największa skarbnica wiedzy wyższej w prostej formie, aby zrealizować siebie, swoje powołanie, swoją misję tutaj na Ziemi. Pamiętaj tylko na stronie bukardimaria.com. Jeżeli więc pojawiają się w Twoim życiu negatywne sytuacje, powtarzają się jakieś negatywne sytuacje, dokładnie wtedy, gdzie od kilku dni albo od może dwóch, trzech tygodni intensywnie afirmujesz i wizualizujesz, to masz do czynienia z detoksem podświadomości. Czyli z jednej strony demony, istoty negatywne, czarny wilk, ten wewnętrzny czarny wilk chcą cię zatrzymać, będą ci więc podsuwać te wszystkie negatywne rzeczy. Popatrz, już tak afirmujesz, a i tak to stare i złe jest w twoim życiu. Popatrz, już tak wizualizujesz, to w ogóle nie... Nie ma sensu, bo tutaj wyślemy Ci jakiegoś złego sąsiada albo złego ym, znajomego albo coś negatywnego wydarzy Ci się w drodze do pracy albo w drodze na wakacje. Wszyscy Metody są dozwolone i pamiętaj, siły negatywne używają zawsze metod poniżej pasa, czyli tych, które uderzają w Twoją najniższą czakrę, czakrę podstawy Twojego fundamentu. Jeżeli więc w momencie, gdy afirmujesz, wizualizujesz, pojawiają się bóle głowy, nudności, jest Ci źle wychodzą na powierzchnię jakieś kompleksy, zaczynasz źle wyglądać. Ludzie mówią ci: "A słuchaj, co się z tobą dzieje? Ty jakoś jesteś, nie wiem, nerwowa, nerwowy, przewrażliwiona, przewrażliwiony i tak dalej." Wszystko, co możesz nazwać negatywność wychodzi. To uśmiechnij się i przypomnij sobie moje słowa. To jest dokładnie tak jak sprzątanie bardzo zabrudzonego domu, gdy Wchodzimy z odkurzaczem w taki dom, gdzie wiszą pajęczyny, gdzie jest pełno prochu, wszystko jest przykryte taką warstwą kurzu, to naturalnie jak ten odkurzacz zaczyna dmuchać, to świata nie widać. I dokładnie tak samo jest, gdy zaczynasz pracować po przerwie, oczywiście, bo wierzę w to, że już nie jest to Twoje pierwsze doświadczenie z afirmacjami i wizualizacjami, czyli, jeżeli zaczynasz ponownie pracować. Nad zmianą Twojego życia przy pomocy tych metod kreowania Twojego. Nowego życia, czy tych metod oczyszczania twojego umysłu, czyli krystaliczności myśli, ponieważ afirmacje, po co piszemy afirmacje, aby się zastanowić, czy ja tego naprawdę chcę, co ja odczuwam, jak to mam sformułować, żeby to pasowało do mojego życia, czyli fokus na cel, krystaliczność myśli, słów i działań, słowa pisane w tym momencie, chyba że afirmacje powtarzasz, no i oczywiście działania. Nie przestrasz się detoksu podświadomości, ponieważ każdy z nas przez to przechodzi, ale ci, którzy przez to przeszli i mimo tego szli dalej, zrealizowali, stworzyli w swoim życiu to, co chcieli w tym życiu zobaczyć. Jestem tego najlepszym przykładem. Jeżeli mnie się udało, to tobie naturalnie również się uda. Biorąc pod uwagę całą moją przeszłość, całe moje dzieciństwo, dokładnie nie wiesz, że musiałam mnóstwo zmienić w moim życiu, aby to życie wyglądało tak, jak teraz i było idealne w każdej dziedzinie. Oczywiście apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc zawsze jest coś do poprawy, zawsze coś w czymś jeszcze można wzrastać, coś można rozwijać, i wtedy. Pamiętaj o afirmacjach, pamiętaj o wizualizacjach, nawet jeżeli teraz już jesteś w 100% zadowolona, zadowolony z Twojego życia, to warto do tej metody, tej jednej z najprostszych metod, jakie tutaj istnieją na Ziemi, wrócić. I wtedy przygotuj się, po kilku dniach pojawi się detoks podświadomości, czyli wszystko będzie cię chciało zatrzymać i przede wszystkim te wzory wyjdą na powierzchnię. Jeżeli powtarzasz afirmacje typu: pięknie wyglądam, zawsze czuję się atrakcyjna, atrakcyjny, jestem pewna siebie, jestem pewny siebie, to co się pojawi w momencie detoksu podświadomości? Naturalnie, wszystko to, co ma podkopać Twoją atrakcyjność. Czyli Twoja najlepsza koleżanka albo kolega ci powie, wiesz, co źle wyglądasz, albo Twoje włosy są tragiczne, albo y, masz jakieś, nie wiem, wypryski na skórze, albo, albo ktoś powie coś, co podkopie Twoją pewność siebie. Wtedy pamiętaj, aha, zaczynają działać moje afirmacje i wizualizacje, ponieważ aktywuje się detoks podświadomości, czyli. Takie były przekonania we mnie, i ktoś teraz bierze ten palec i wsadza mi ten palec w moją ranę, żeby pokazać mi, tak dobrze, idealnie, afirmacje działają, wizualizacje działają. Czyli jeżeli pojawiają się negatywne rzeczy w momencie, gdy zaczynasz pisać afirmacje i wizualizacje, to ciesz się, bo jest to oznaka na to, że pierwsze energie już się poruszyły. I to, nad czym pracujesz, idzie teraz w Twoim kierunku. Ten detoks podświadomości, to negatywne, które się pojawia, jest zawsze dobrym znakiem. Czyli nie rezygnuj w tym momencie. Dokładnie wtedy trzeba dodać gazu, pisać jeszcze więcej, powtarzać jeszcze więcej i intensywniej pracować nad Twoją. Pod świadomością, nad siłą Twojej podświadomości i siłą kreowania, kreowania tego, co chcesz w Twoim życiu zobaczyć. Z głębi mojego serca zapraszam Cię, abyś przypomniała sobie przypomniał sobie. Ceremonię na temat detoksu podświadomości o numerze 53. Tą drugą ceremonię z tymiankowych wzgórz. Ja w tym momencie nie pamiętam numeru, ale napiszę ci w polu opisu i w pierwszym przypiętym komentarzu. I do tej ceremonii na temat tego, jak pokonać czarnego wilka. Również ten link będzie w. W przypiętym komentarzu i w opisie. I koniecznie afirmuj dalej, wizualizuj dalej. Na moich mediach społecznościowych będzie pojawiać się w kolejnym czasie bardzo dużo afirmacji, wzorów afirmacji. Będzie się pojawiać dużo na temat anielskich przesłań, anielskich przekazów, które pomogą Ci dokładnie teraz. Czasami trzeba wrócić do tego, co już mamy w małym palcu, przypomnieć sobie to, bo gdy tak wzrastamy, wzrastamy, pędzimy coraz dalej, to może zdarzyć się tak, że zapominamy o tym, co najważniejsze, a to, co najważniejsze. Tworzy nasz solidny fundament. Dlatego koniecznie obserwuj mnie na wszystkich mediach społecznościowych, nawet na TikToku, tak, nawet na TikToku, ponieważ w różnych mediach pojawiają się różne informacje i mogą Ci one pomóc na Twojej drodze do szczęścia. A ja z głębi mojego serca zapraszam Cię. Wróć do mojego e-booka Jak rozmawiać z aniołami, chyba, że masz tą książkę w formie drukowaną, drukowanej w tej edycji specjalnej, która była kilka lat temu. Pracuj z tą książką. e oczywiście możesz również wydrukować. Pracuj z tymi przesłaniami, pracuj z aniołami, ponieważ twój anioł stróż, anioły światła są naszymi najlepszymi przyjaciółmi. Jeżeli pracujemy nad miłością, zdrowiem, obfitością, bogactwem materialnym, również Samorealizacją, pewnością siebie, radością, lekkością, zdrowiem, to właśnie anioły są tą, tą siłą, która pomaga nam w najtrudniejszych momentach naszego życia. Trzeba tylko o tym wiedzieć i prosić z głębi serca o pomoc i o wsparcie ale również obserwować tzw. anielskie znaki, które pojawiają się w formie np. powtarzających się godzin czy powtarzających się sekwencji. Zapraszam Cię również do mojego sklepu mariebukardi.pl. Tam znajdziesz świece anielskie i anielskie rytuały, które wykonuję dla ciebie, aktywując pomoc na przykład danego archanioła albo siły wyższej w konkretnych sytuacjach. To może być również bardzo pomocne i przyspieszyć Twój proces realizacji Twoich marzeń i pragnień. A my widzimy się wkrótce na naszym kolejnym spotkaniu. Teraz czekam na serduszko. W komentarzu poniżej, albo komentarz, albo pytanie. Pamiętaj, mówiliśmy już o tej zasadzie wymiany i równowagi. Te treści przekazuję dla ciebie bezpłatnie, a ty w ramach wymiany wysyłasz do mnie światełko, wysyłasz komentarz, wysyłasz serduszko, to co z głębi twojego serca czujesz, że chcesz mi oferować w zamian za te wskazówki i te informacje. Oczywiście możesz również wysłać datek na posadzenie drzewa w magicznej oazie albo na Onosemina.org, czyli nasze stowarzyszenie, które chroni lasy, sadzi lasy z ich naturalną florą i fauną. Do zobaczenia wkrótce, Twoja Maria Bukarty. Nadszedł teraz moment, aby sprawdzić, czy już subskrybujesz mój kanał i czy masz aktywne powiadomienia, aby nie przegapić żadnych nowych treści i żadnych transmisji na żywo. I może dokładnie teraz masz już ochotę napisać komentarz pod filmem, będzie mi bardzo, bardzo miło.